wydaje nam się, że nie popełniamy błędów. Natomiast wtedy, kiedy pojawia się pierwsza porażka, jak mówię, jak w szkole uczeń musi dostać czasami jedynkę, żeby potem dostać piątkę. Tak samo jest w sporcie. Czasami trzeba przegrać, żeby później wygrać. I właśnie to motywuje do działania. Ta pasja, a jednocześnie ta umiejętność podnoszenia się z porażki, nie zatrzymanie w jednym miejscu, motywuje do działania. To może tyle temat